Proszę, proszę. Ciche podejście z forsą przez lądowisko. Oj, tak, tak, dokładnie. Jeszcze bardziej zabawne jest to, że pan host generalnie jest sobie z ekipy kasa. Jakby przewidział, co będziemy kraść. Że on pewno wiedział od samego początku, to jakby to nawet nie ma co o tym gadać. Ale zwyczajnie jest to ciekawe. To jeszcze bardziej jest ciekawsze. Naprawdę w to miejsce? Ludzież kochany. Ja wam to muszę pokazać, bo to jest normalnie aż niemożliwe. Dobra, wsiadamy do wozu. Gdzie zobaczcie, bo hostem jest ten 654 poziom. 654 poziom ma salon w paleto. Salon w paleto, no ja tego nie rozumiem, jak to jest możliwe? To jest niemożliwe po prostu. Jak można mieć na 600 levelu salon w paleto? Mamy 10 km drogi w takim razie. Poziom normalny, to jest takie trochę wam wszystko powiem, takie śliskie, nie? 600 poziom ma salon w paleto. Nie, no to się nie mieści po prostu. Co, koleziowi się znudziła już ta droga? Jedzie, jedzie, jedzie i chyba mu się znudziło już ta jazda. O, dobra, jednak już myślałem, że... Już by się znudziła ta jazda, że nie będzie jechał. Też tak w zasadzie mogło być. Wiecie, to jest jednak, że 10 km, no to ktoś już mógł po prostu walnąć, powiedzieć, że ja mam to gdzieś. Czemu oni w ogóle wszyscy wchodzą w pauzę? Jakby ja trochę tego nie czuję, co koleś. Wpisuję tam komuś, czy nie wiem, czego tam, nie wiem, mama woła na obiad. Ciekawe, czy wejdzie na ten helikopter, czy oleje sprawę helikoptera. O, host wyskoczył. Ktoś po prostu zaznaczył chyba kasyno, po prostu jakieś wejście. To niech sobie tam idzie, o, ja se jadę. O. O, super. Randomy nigdy się nie zmieniają. On se poszedł, nie wiadomo na co, ja se jadę. Jak obstawiacie, czy będzie już alarm na wejściu? Po prostu zwyczajnie przejedzie przez bramę, niech tą, którą trzeba i będzie alarm. Kto tak obstawia? Jeżeli tutaj wjedzie, jest alarm. Chcę tutaj wjechać. O, opuszcza grę. Proszę. Host opuścił grę. Powiedział takiego wała i sobie wyszedł. Jak wam się podobała trasa? Ja powiem tak, ja patrzyłem na przykład przez 5 czy tam 6 minut w ekran po to, żeby się dowiedzieć, że host opuszcza grę. Jak się bawiłem, świetnie. Mój poziom zabawy na ten moment przekracza wszelkie możliwości, o tak powiem. Także ja się dobrze bawię. Jakby co? I co teraz? No? Teraz się zawiesiło w kółeczko ładowania, to? Nie, no to jeszcze lepiej, nie? Super, super. Niech kasyno się nigdy nie zmienia, jest zarąbiste. Zobaczmy. Proszę, zobaczcie. Napad w najdroższym miejscu. I do tego... Co tutaj mamy? Znaczy najdroższe miejsce. W sensie, najdroższy salon gier, podejście na grupę Zex, podejście z czaszką, to wystarczy. Koleś ma 316 poziom. Co odstawiamy? Obrazy, złoto... Jedno i drugie może być całkiem prawdopodobne, to chcę też powiedzieć. W zasadzie ciężko jest powiedzieć, co on może mieć. Może mieć wszystko równie dobrze. Nawet może, właśnie mówię, może mieć kasę. Ale dobra, niech będzie. Moim strzałem będą obrazy. Niech tak będzie. Obrazy niech będą. Teraz tak, czy ja przygotowałem sobie jakąś ciekawą tę historię? W sumie, powiem sobie, co zrobiłem tego dnia wam. Czyli to jest 10 września, dobrze pamiętam. Dzisiaj mamy 10 września. Wtedy wrzuciłem takiego shorta, nie? Jadłem z urywkę z napadów i zwyczajnie jestem ciekaw, jak taki short się obejrzy, jak to generalnie będzie wyglądało. I później, no mówię, zobaczymy, jak to będzie po prostu szło, nie? Jeżeli będą takie ciekawe urywki, to się będzie, nazwijmy, jakkolwiek oglądało. Dobrze, sensownie, no to ja będę wrzucał więcej takich po prostu rzeczy. Ja się mówię ogólnie, zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądało, jak to się takie rzeczy będą oglądały. Czy to mówię, będzie miało jednym słowem po prostu sens, czy zwyczajnie też i nie. To się mówię, to się po prostu zobaczy wszystko. A tak to proszę, nie? Podejście na grupę Zex jest bardzo proste, przyjemne. O, więcej jeszcze wam tutaj opowiem. Nie wiem, kiedy też wrzucę taki odcinek, więc wiecie, to co to też tutaj opowiadam, to są różnego rodzaju takie historie, nie wiem, czasem sprzed miesiąca, czasem przed 3 tygodni. Mówię, zależy, ile tego mi się po prostu uda nagrać, czy po prostu będę miał jakieś chęci, czy też nie będę miał chęci. Aby cały czas wiadomo, czy mamy regularność. Tak, tutaj dokładnie mówię, cały czas mówię literkę R, żeby ich tutaj się nie zastanawiał. Czy ma się regularność, na bieżąco, codziennie jakby wchodzi odcinek, jakby tyle. Czy też ewentualnie coś innego się pojawia, no... Na przykład coś innego niż napady, to wiadomo, cały czas są plany. Ja też mówię, tutaj też liczy się po prostu zwyczajnie taka większa, mówię, chęć. Zobaczymy, mówię, co będzie po letnim DLC, czy coś tutaj doda, bo mówię, chciałem zrobić już taką, mówię, serię, żeby od początku to zasuwać, na przykład. Jak szybko da radę zarobić, czy coś, ale... No mówię, jak nie ma tych, kurde, nowości specjalnie zrobionych z PSA 5, to też troszeczkę, no inaczej zwyczajnie się to po prostu będzie grało, nie? Bo to jest zupełnie inny start, inne...
inne po prostu rzeczy to są. Ale cały czas coś będzie szło. Mówię, co do napadu, fajnie się po prostu gra. Szczerze, proste, łatwe to jest. Zawsze co o czymś można tutaj opowiedzieć, bo sytuacja jest w zasadzie wszystkim znana i pewnie tam mówię, wiele osób, co jest was, to słucha sobie do obiadku, czasem do kolacji, zależy kiedy ja to wrzucę. Także, no, to jest spoko sprawa. Czy też ewentualnie, nie wiem, ktoś może się zastanawiać, czy kiedyś na przykład pojawi się jakiś, nie wiem, na przykład nowy kanał, nie wiem, na przykład z Minecraftem, czy po prostu z jakimiś innymi grami. Na razie jakby takich planów, żeby powiedzieć, nie mam, tylko się zastanawiam, jakby wprost, zastanawiam się tylko, co by takiego potencjalnie mogło być, bo wiadomo, tutaj chciałbym go cały czas trzymać po prostu w ryzach tego GTA. I generalnie mamy obrazy, czyli tu przytrafiłem, tylko na page. No to spoko, ugramy sobie. O, wiem, co wam mogę w sumie doradzić takiego. Od wiele was osób właśnie mówi, że jestem mega kurde cierpliwy i w ogóle wszystko. I tutaj wam tak powiem, nie? Wiecie, nie ma co się denerwować ogólnie, jakby to wam powiedzieć. Cierpliwość zawsze się opłaca, ja wam powiem. Jeżeli zachowacie stoicki spokój, wiecie jak to często wyprowadza waszego przeciwnika, nazwijmy to w cudzysłowie, z równowagi? Masakryczne to jest, ja wam powiem. Zawsze jak zachowacie stoicki spokój, jesteście na takim poziomie wtedy, że to on się zaczyna irytować tym, że wy się nie irytujecie. To jest właśnie to najlepsze. Warto jest, mówię szczerze, się nauczyć takiej umiejętności, żeby być bardzo spokojnym i w ogóle. Mówię wam, to we wszystkim wam może po prostu zwyczajnie pomóc. A jak na przykład tutaj, ja wiem, że ten koleś ogarnia hakowanie, prawda, mówię, nie wiem, czy on tylko wziął tak drugiego hakera, ale pewno nie spodziewał się, że drugi towarzysz tutaj, co przyjdzie, będzie ogarniał generalnie temat i tyle. No widać, że on tam ogarnął sobie, otworzył sobie drzwi, także tutaj nie ma żadnego problemu. Ja sobie zabieram A i B, C jest otwarte, na D chyba będzie musiał walczyć, ja z tego, co dobrze tam pamiętam. Ale wiecie, mówię wam, stoicki spokój to jest podstawa. I też generalnie, żeby wam powiedzieć, trzeba być bardzo w wielu sprawach na przykład stanowczym, bo to też wam chcę od razu już doradzić. Na pewno wiadomo, z wielu z was jest w różnym wieku, to często powiem wam tak, nie przejmujcie się sprawami, które zwyczajnie nie są po prostu ważne. O, tak jakby wam powiedzieć. Wiecie, jeżeli na przykład kogoś sobie poznacie, uważacie, że jest super czy coś, zazwyczaj patrzcie na to, żeby było jak najbardziej obiektywnie. O, jakby nie mieście ludzi swoją miarą. Tak, żeby wam po prostu doradzić. Patrzcie na tą osobę jak kompletnie kogoś nowego. Zwyczajnie, jak nie wiem, byście dostali wiatrak, załóżmy. Nie wiecie, jak ten wiatrak działa, czy dobrze działa, czy nie działa. Jedynie możecie się spodziewać czegoś, nie? Ale nie od razu nie pokazujcie sobie jakby swoją miarą, nie? Że skoro musi być, no to będzie pewno dobry, działający, nie? Czyli nie wiecie, każdy człowiek jest trochę inny. I nad jednym warto, nazwijmy się, schylić, a nad innymi po prostu należy powiedzieć XD i iść sobie po prostu dalej, nie iść sobie swoją stronę. A ja niektórzy czasem wam powiem, że mogą do was przyjść, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu. Tacy ludzie są, na przykład nie wiem, załóżmy, że ktoś was kiedyś obrażał, a potem ta osoba do was przychodzi. Nie wiadomo w sumie po co i nie wiadomo czemu, nie? Też musicie się wtedy zastanowić, czy w ogóle warto na przykład, czy nie warto w ogóle z taką osobą pogadać. Niby wiadomo, warto jest każdemu dać drugą szansę, ale jednakże czy ta szansa jest wystarczająca? Czy wy jesteście sami na przykład dać komuś drugą szansę? To jest właśnie to pytanie, na które każdy musi sobie zazwyczaj odpowiedzieć sam. O, tu już raz otworzył, super. I to jest, jakby mówię, najważniejsza rzecz w tym. Czy na przykład dalibyście komuś drugą szansę po czymś, co wam odwalił? Czasem odpowiedź jest dobra, ale czasem niestety nie jest taka oczywista. I też mówię wam, na przykład na początku znajomości na przykład z taką osobą, musicie od razu najlepiej sobie wypatrujcie od razu, wiecie, takiego zachowania, które wam już się nie podoba. Im więcej sobie takich rzeczy wypatrzycie, tym będzie lepiej po prostu, nie? Albo po prostu jak zwyczajnie nie jesteście zainteresowani nagle, no to elo. Zwyczajnie wiecie, nie ma co sensu kogoś na przykład dołować, nie? Wiecie, to jest taka, mówię wam, taka rada trochę, która się przyda wszystkim. Czyli, mówię, od razu wiecie, bo wiadomo, każdy z was prędzej czy później po prostu kogoś sobie spotka nowego na swojej drodze. I tyle, nie? Wiecie, im jesteście odważniejsi, tym lepiej. A im bardziej jesteście wytrwalsi, zwyczajnie, mówię, tym właśnie nie daliście się na przykład sprowokować czy coś, to też jest bardzo dobrze. Najlepiej jest właśnie, mówię wam, też nigdy nie opowiadać czasami za dużo, bo to też taka, mówię wam, to jest taka super rada, nie? Często, wiecie, najlepiej nie być na każde zawołanie zazwyczaj takiej osoby, tylko wiecie, tak się pojawiać i znikać. Znaczy, wiecie, co mam na myśli, że nie siedzisz z tą osobą 24/7, że poznajesz kogoś nowego, nie wiem, załóżmy, przyszedł sobie Maciek, poznał sobie, nie wiem, teraz siedzi sobie taki Maciek z Mają 24/7, zamiast dać jej, nazwijmy to, przestrzeń. Wiecie, jakie to jest dobre, jeżeli komuś, na przykład z kimś gadacie? A potem pstryk na przykład, idziecie zająć się sobą, nie? Wtedy jest, mówię, sytuacja zdrowa, czysta.
No chyba, że obydwoje oczywiście chcecie ze sobą siedzieć na przykład, ale no mówię, zazwyczaj tak po prostu no nie jest. Jak się kogoś poznaje na początku, każdy woli mieć raczej chyba swoją przestrzeń. Ale mówię, to zależy oczywiście zazwyczaj od ludzi, nie? Bo niektórzy są tacy, którzy chcą ze sobą siedzieć 2-4 na 7, też nie. Oraz oczywiście mówię, że już na przykład tak lubicie siedzieć ze sobą 2-4 na 7, też pamiętajcie, żeby czasem na przykład, jeżeli macie, a raczej pewno macie jakichś tam kolegów, też po prostu z nimi spędzać czas, a nie na przykład jakąś dziewczyną siedzieć 2-4 na 7. Na przykład z kolegami, nie? Mówią, że chodźcie, nie wiem, zagrać, próbować nazwę gry, nie? A wy mówicie, nie, bo muszę się na przykład tamtą zająć. To na przykład tą swoją mają, no to wiecie, potem tacy koledzy prędzej czy później od was odwrócą, nie? To jest też taka, mówię, rada. A z drugiej strony, na przykład jak widzicie, że ktoś was na przykład źle traktuje, na przykład z drugiej strony, na przykład widzicie, że taka na przykład Maja was po prostu wzywa czy coś, jakby bądźcie po prostu stanowczy i zwyczajnie powiedzcie, że wam takie na przykład zachowanie nie odpowiada i że jak się nie zmieni, to na przykład sobie idziecie, albo po prostu na przykład od razu dajcie bloka zwyczajnie, nie? Czy na przykład jak widzicie się w realu, no to coś innego powiedzieć. To wiecie, nie. Różni są ludzie, nigdy nie wiecie, na kogo traficie. A jak nie wiecie, na kogo traficie, no to jest też ciekawie po prostu. O, z taką osobą, którą nie znacie, możecie rozmawiać dosłownie o wszystkim, jednocześnie o niczym. I to tak mówię dosłownie, to jest. Ale jeżeli, wiecie, potraficie sobie ukryć i zrobić się tacy trochę tajemniczy, że nie wiadomo, co robicie, co się z wami dzieje, to jest to oczywiście o wiele ciekawsze niż na przykład wykładać karty od razu na stół, tak zwane, nie? Że od razu mówicie wszystko, nieważne o co się pyta osoba, od razu odpowiadacie. Kurde, normalnie brzmi jak jakaś doktor dobra rada, co nie? Cóż, no mówię, no jak jest napad na kasyno z obrazami z gościem, który się uda, no to co ja mam tu więcej powiedzieć, no co? To jest akurat, myślę, że taka chyba najbardziej życiowa sprawa, żeby wam po prostu zwyczajnie to opowiedzieć. Wyda się to raczej, myślę, że wam każdemu. I mówię wam, wychodzenie ze swojej strefy komfortu często jest właśnie drogą do rozwoju. No, to też wam takie coś powiem. Jeżeli czegoś nigdy nie robiliście, na przykład, nie wiem, nikt z was na przykład nigdy nie zagadał do kogoś nowo poznanego, no to jak to zrobisz? Na pewno na początku będziesz się bardzo bał. Ale kto wie, może z czasem po prostu będziesz potrafił podchodzić bez mniejszego bądź większego strachu. Wtedy będzie też git, nie? I tym samym kończy się napad. Wiele mógłbym tam takich różnych wam rzeczy poopowiadać, bo sam po prostu mówię, czegoś tam doświadczyłem i coś można zawsze poopowiadać tutaj widzom, bo wiadomo, oglądacie to w różnym wieku, to też żebyście też wiedzieli, wynieśli na przykład coś ciekawego. Może kto wie, może kogoś na przykład popchnę, że się zastanawiał długo, to może teraz na przykład po takim filmie mówi, a co mi tam szkoda, na przykład podejdzie i coś powie. I jak widzicie, proszę, napadzik ugrany, elita zrobiona, wszystko dobrze, nie? 400 tysięcy wpada na konto. Cóż, no fajnie się przeszło taki napad, ale też mówię, chyba jeden z takich odcinków, w którym naprawdę coś więcej o to zacząłem poopowiadać, ale mówię wam, do odważnych świat należy, to musicie o tym pamiętać, nie? I kluczem do rozwoju jest właśnie wyjście zazwyczaj ze swojej strefy komfortu. Jeżeli czegoś nigdy nie robiliście, to jak to zrobicie, to może wam nie wyjdzie parę razy, ale kto wie? O, się nie połączyło. O, no to szkoda, nie zobaczymy zakończenia, jakiego tam wybrał rzeczy. No cóż, ale mówię wam, kto wie po prostu na przykład z czasem, jak to będzie, tylko pamiętajcie, nigdy nie zmieniajcie jakby dla kogoś, tylko zawsze pozostańcie sobą zwyczajnie. Nie udawajcie nigdy kogoś, kim nie jesteście, ani nie bądźcie na siłę tym, kto na przykład druga osoba chciałaby, żebyście byli. Zwyczajnie, nie ma czegoś, nigdy takich rzeczy nie róbcie. To wam po prostu tak powiem. Nigdy tak nie róbcie, a mówię, będziecie szczęśliwi. Pamiętajcie, uśmiechajcie się często oraz śmiejcie się z różnych głupich z waszych sytuacji. Także to byłoby na tyle, do następnego, cześć.